cześć, jestem Mikołajek. Mieszkam we Francji z mamą i tatą. Uwielbiam ciasta czekoladowe, nie cierpię nosić garnitury, bo wygląda w nich jak fajna. A najgorsze są już tylko sweter w kaczuszki. Jestem mamą Mikołajka, pieką pyszne torty, szczególnie czekoladowe. Nie znoszą niezapowiedzianych gości i tego, by ktoś mi przeszkadza. Jestem tatą Mikołajka. Po pracy jestem zwykle zmęczony. Dlatego siadam na fotelu i czytam gazetę. Właściwie byłem bardzo dobrym uczniem, ale nie lubię robić za mojego syna arytmatyki. Mikołaj to mój ukochany wnuczek. Mam na imię Artus i jestem najlepszym przyjacielem Mikołajka. Najbardziej na świecie lubię bułki i dżemy. O galiki! Super, niech tak będzie, chodź. To ja, jestem Ananiusz, jestem najlepszym uczniem w klasie i pieszczoszkiem naszej pani. Świetnie radzę sobie z arytmetyką i nie można mnie bić, ponieważ noszę okulary. Cześć, mam na imię Goldfried. Tata jest bardzo bogaty i ciągle kupuje mi nowe zabawki. Mam piękny dom, duży basen i wspaniały kostium. Jestem Eusebiusz i uwielbiam dawać fangi w nos. Jestem najwyższy w całej klasie. Cześć, jestem Kleopas. Często muszę zostawać po lekcjach i nie cierpię kartkówek. Marzę o byciu lotnikiem i w planach mam też wzięcie udziału w Tour de France. I tylko ja mam w domu telewizor. Jestem Joachim. Noszę beret i lubię karmelki. Gram w kulki najlepiej ze wszystkich chłopaków. Cześć, mam na imię Rufus i tata jest policjantem. I to od niego dostałem ten piękny gwizdek. Cześć, jestem Maksencjusz. Najbardziej lubię biegać. I tylko ja jestem szybszy od Mikołajka. Mam talent do kaligrafowania. Hej, jestem Jadwinia, jestem sąsiadką Mikołajka, pięknie tańczę i śpiewam. Jestem Ludeczka, zwykle noszę czerwone sukienki, doskonale gram w piłkę. Mikołajek obiecał, że się ze mną ożeni. Hi, my name is Jojo. Jestem nowy w klasie Mikołajka i jeszcze nie mówię nic po francusku. Nazywam się Dubon, jestem wychowawcą klasy Mikołajka, a także opiekunem podczas przerw. Lubię, gdy się przestrzega zasady i doceniam porządek. Nie znoszę ludów. Jestem nauczycielką Mikołajka oraz jego kolegów. Jeśli będziecie niegrzeczni, każę wam napisać 100 razy. Przeszkadzałem podczas kręcenia filmu. Jestem fotografem. Często odwiedzam szkołę i uważam, że świetnie sobie radzę z dziećmi. Dziś przyszliśmy do szkoły bardzo zadowoleni, bo będą robić fotografię całej klasy. I ta fotografia, powiedziała nam pani nauczycielka, będzie dla was najmilszą pamiątką na całe życie. Pani powiedziała także, żebyśmy wszyscy porządnie ubrani i uczesani. Miałem pełno brylantyny na włosach, kiedy wszedłem na podwórko szkolne. Wszyscy koledzy już byli, a pani strefowała właśnie Gottfrieda, który był ubrany jak marsjanin. Gottfried ma strasznie bogatego tatę, który mu kupuje masę zabawek, co tylko Gottfried chce. Gottfried mówił pani, że on absolutnie chce być sfotografowany jako marsjanin, a jeśli nie, to sobie pójdzie. Fotograf był już ze swoim aparatem i pani mu powiedziała: trzeba zrobić szybko zdjęcie, bo przepadnie nam lekcja arytmetyki. Ananiasz, pierwszy uczeń i pieszczoszek naszej pani, powiedział: to by była szkoda stracić lekcję, bo ja bardzo lubię arytmetykę i rozwiązałam wszystkie zadania, które były na dzisiaj. Nie! Ananiasz!
Eusebiusz, jeden kolega, który jest bardzo silny, chciał dać Ananiaszowi fangę w nos, ale Ananiasz nosi okulary i nie zawsze można go bić. Jeśli się nie uspokoicie, pójdziemy do klasy i nie zrobimy fotografii. Spokojnie, spokojnie. Wiem, jak trzeba rozmawiać z dziećmi. Wszystko pójdzie jak z płatka. Fotograf kazał nam się ustawić w 3 rzędy. Pierwszy rząd będzie siedział na ziemi. Drugi będzie stał. Pani będzie siedziała w środku na krześle, a trzeci rząd ustawi się na ławkach. Ten fotograf ma naprawdę fajne pomysły. Zaczęliśmy się już ustawiać i fotograf mówił do pani, że z dziećmi wszystko się zrobi cierpliwością, ale pani nie mogła go wysłuchać. Musiała nas rozdzielić, bo wszyscy chcieli stać na skrzynkach. Co za aparat? To takie pudełko, z którego wyfrunie ptaszek, mój malutki. To stary grat. To graf zrobił zdumioną minę. Już się nie uśmiechał, tylko powiedział, żeby Gottfried poszedł na swoje miejsce. Ja siedziałem na ziemi obok Alcesta. Alcest to mój kolega, który jest bardzo gruby i który ciągle je. Właśnie zajadał bułkę z dżemem i fotograf powiedział, żeby przestał jeść. Ale Alcest odpowiedział... Muszę się odżywiać! No i świetnie! Pani powiedziała, że nie pozostaje nam nic innego, jak tylko posłać Alcesta do ostatniego rzędu, żeby nie było widać plamy na koszuli. Eusebiuszu, ustaw miejsce twojemu koledze. To nie jest mój kolega! Panią to zagniewało i kazała Zakaję Eusebiuszowi odmieniać zdanie. Nie powinienem odmawiać miejsca koledze, który zabrudził koszulę bułką z dżemem. Eusebiusz nic nie powiedział, zszedł ze skrzynki i stanął w drugim rzędzie, a Alcest poszedł do ostatniego. Zrobił się mały rozgardiasz, zwłaszcza wtedy, kiedy Eusebiusz, przechodząc obok Alcesta, dał mu pięścią w nos. Alcest chciał go kopnąć w kostkę, ale Eusebiusz się uchylił. On jest bardzo zwinny i kopa dostał Ananiasz, na szczęście tam, gdzie nie nosi okularów. Nie powinienem bić kolegi, który nosi okulary, miał napisać Alcest. A może teraz wreszcie uspokoicie się, ustawicie, uśmiechniecie, a pan nam zrobi piękne zdjęcie. Posłuchaliśmy, bo nie chcieliśmy robić przygości naszej pani. Wszyscy się ustawili i uśmiechnęli, ale i tak nic nie wyszło wtedy z tej fotografii, która miała być najmilszą pamiątką na całe życie, bo zobaczyliśmy, że nie ma fotografa. Nic nie powiedział, tylko sobie poszedł. Thank you.